Dzisiaj w Płocku gości Wirtualny Teatr Historii. Wirtualny Teatr Historii to jest niepowtarzalna wystawa zaaranżowana w tym oto samochodzie ciężarowym. Na kilkudziesięciu metrach przestrzeni opowiedzieliśmy historię pierwszych lat Polski Niepodległej. Staraliśmy się, żeby była to opowieść możliwie przekrojowa. Opowiada ona o zarówno ojcach polskiej niepodległości, ale także lokalnych bohaterach, którzy dla tej niepodległości poświęcili życie i w jakiś sposób przyczynili się do rozwoju polskiego państwa. Na tej wystawie znajdują się artefakty multimedialne, holoboksy, tak właśnie, abyśmy tę historię mogli poznać bliżej, żebyśmy mogli oprócz tego waloru poznawczego wynieść także pewną emocję, wrażenie, które być może zachęci nas do dalszego poznawania historii. Wystawiamy również kino VR. Przygotowaliśmy dwa filmy przygotowane w technologii wirtualnej rzeczywistości. To są dwie różne historie. Jedna jest to dramat wojenny pod tytułem Dżadża. Prezentuje losy i historię Jadwigi Jędrzejowskiej, legendy polskiego tenisa przed wojną. Druga historia to komedia muzyczna, w której prym wiedzie Aleksander Żabczyński, legenda polskiego kina przedwojennego. Oba te filmy można już dzisiaj obejrzeć w Płocku, w kinie, które jest bezpośrednio ustawione przy tirze. Pragnę podziękować przede wszystkim Biuru Programu Niepodległa za to, że mogliśmy wspólnie zorganizować ten projekt Wirtualnego Muzeum Historii. Rzeczywiście tu łączymy elementy elektroniki, nowoczesności, bo to są hologramy, to są holoboksy, z historią, po to, żeby starać się przekazać to przede wszystkim młodym pokoleniom, jak ważna jest historia, jak ważna jest tradycja i jak ważna była walka o naszą wolność i niepodległość. Wiele pokoleń naszych Polaków, którzy walczyli o niepodległość, zdobyli to, że dzisiaj możemy żyć w wolnym i demokratycznym kraju, bo szczególnie dostrzegamy to, co się dzieje za wschodnią granicą, wtedy, kiedy całe rodziny Ukrainy walczą o tą wolność i niepodległość. My już mamy to za sobą. Rzeczywiście wielokrotnie to podkreślaliśmy, że historia narodu polskiego była ugruntowana wieloma wojnami, wieloma tragediami, ale powinniśmy o tym zawsze pamiętać, powinniśmy pielęgnować tą historię, tradycję, wspomnienia naszych ojców, dziadków, pradziadków, bo to jest bardzo istotne, bardzo ważne, bo to jest nasza tożsamość, to jest nasze jestestwo. I stąd bardzo chętnie jako PKN Orlen włączamy się w takie projekty edukacyjne, historyczne, po to, żeby pielęgnować tą historię i tradycję narodu polskiego. Jak zachęciłaby Pani Płocczan do odwiedzenia tego miasteczka? To jest niestandardowe, bardzo ciekawe przekazanie naszej historii i myślę, że każdy z nas chciałby usłyszeć marszałka Piłsudskiego z 1924 roku. Zachęcam, bo hologram jest bardzo wiarygodny, bardzo ciekawy. Można zrobić sobie zdjęcie w fotobudce. To wszystko jest bezpłatne, bez kolejek, jak widać na razie. Także bardzo zachęcam do tego, żeby poświęcić te pół godziny podczas rodzinnego spaceru i zajrzeć tutaj do Muzeum Historii Wirtualnej.